Być może zabrzmi to trochę patetycznie, nazbyt wzniośle, ale kiedy byłem małym chłopcem, gdzieś przewijało mi się takie stwierdzenie. Książki to forma ucieczki. Książki to taka ucieczka, która nie zna granic, bo w świecie książki może wydarzyć się absolutnie wszystko. W świecie książki możemy doświadczyć przygód, jakich nigdy nie doświadczylibyśmy w świecie rzeczywistym, albo też doświadczyć przygód, których nie chcielibyśmy najzwyczajniej w świecie przeżyć. Kojarzyły mi się książki, z czymś, co nie podlega żadnym ograniczeniom, co nie podlega żadnym normom i może wychodzić bardzo, bardzo szeroko poza to, co nam się wydaje, poza nasze ideologie, myśli. No wszystko. Im dłużej działam sobie tak na YouTubie, w tym roku stuknie już nie wiem, 9 lat. 8-9 lat, jakoś tak, tym bardziej dochodzę do wniosku, że ta wolność jest bardzo pozorna, bo są wszak książki, o których mówić można, o których wręcz mówić należy. Są te hity głośne, niesione przez book media niczym oręż, które nieustannie są oczywiście chwalone i no, zasłużenie często, oczywiście. Ja tutaj nie, nie kwestionuję tego, że to są dobre książki, natomiast są też książki, które zostały wypchnięte poza nawias. Książki, które są niemalże jak persona non grata, o nich się nie mówi. Są pewne treści, pewne tematy, których dziś się nie rusza. Zupełnym przypadkiem w ostatnim czasie, w zasadzie w trakcie jednej podróży do izy Krakowa podczas podróży pociągiem, przeczytałem dwie książki, które okazały się być bardzo podobne. I bardzo niepoprawne, bardzo nieprzystające do dzisiejszych czasów. Jedna z nich, no to już jest książka leciwa, Magda Skubisz L.O. Story, 16 lat. 16 lat temu ta książka zadebiutowała na polskim rynku, stając się już wtedy źródłem wielkich kontrowersji, ponieważ Rada Przemyśla stwierdziła, że jest to książka szkalująca dobre, dobre imię tej miejscowości, lokalnej społeczności i szkoły. Wówczas to pisali właśnie z tej Rady Miasta do wydawcy, dopytując, ileż to autorka dostała pieniędzy za szkalowanie miasta. Nauczyciele podpisywali się pod. Listami sprzeciwu wobec tej książki. Nie zgadzali się po prostu z tym, co Magda Skubisz tu opisała. Była to książka bardzo kontrowersyjna już w tamtych czasach. Te kontrowersje spowodowały, że jej autorka. No, musiała szukać pracy wiele kilometrów od swojego miejsca zamieszkania i te kontrowersje naprawdę nie malały. Drugą książką, no, o której dziś Wam opowiem jest Noc Szpilek, Santiago Roncalliolo, tłumaczenie Tomasz Pindel, o dziwo książka... Nie tylko współczesna, ale bardzo dzisiejsza, najświeższa tegoroczna premiera. Tutaj zaznaczę dla samego takiego porządku, bo wiem, że zaznaczyć to trzeba nie ma miejsca, żadna współpraca ani z jednym, ani z drugim wydawcą, czy autorem te książki przeczytałem czysto spontanicznie. No, po Magdeskubisz Skubisz sięgnąłem, bo uwielbiam jej sagę rodu Tyszkowskich. Zaczytywałem się w ubiegłym roku w tomie trzecim i miała klątwa i cholera, który absolutnie mnie oczarował, skradł moje serce i sprawił, że po prostu nie mogłem się doczekać kolejnej książki Magdy Skubisz. a wiedząc, że są gdzieś te książki starsze napisane przez tę autorkę, to postanowiłem sobie sięgnąć, spróbować dać szansę zapoznać się z tą bardziej odległą w czasie twórczością lubianej przeze mnie autorki. I z kolei Noc Szpilek no, to jest książka, która dostałem w prezencie od wydawnictwa ArtRage niezobowiązująco, nikt mnie nie nakłaniał tutaj do czytania. No dobra, jedna rzecz, która skłoniła mnie do, do przeczytania, kiedy opisując El o Story, dowiedziałem się, że ta książka jest no, równie niepoprawna, jeżeli nawet nie bardziej od. El ja tutaj dla tego przykładu mogę powiedzieć, że te książki łączy dużo więcej, bo ta niepoprawność to jest coś, co możemy uznać za wspólny mianownik. Natomiast są to książki bardzo zbliżone do siebie, jeżeli chodzi o fabułę. Przynajmniej początkowa część tej fabuła i tutaj mamy rzeczywistość szkolną lat, no powiedzmy to, 90., 2000., i tutaj mamy rzeczywistość szkolną lat 90.. -tych. Tyle, że tutaj mamy Polskę, a tutaj mamy Limę, czyli. Peru. Zupełnie inne okoliczności, zupełnie inna rzeczywistość, bo no powiedzmy sobie, Polska w latach 90., -tych, 2000 -tych była krajem już wolnym, krajem e, mocno skręcającym w kierunku kapitalizmu, krajem wyzwolonym, natomiast Peru lat 90. było miejscem toczonym przez wojnę domową, wyniszczającą wojnę domową, kiedy to buntownicy walczyli, kiedy to cały czas każdy w taki czy inny sposób stykał się z tym trwającym konfliktem, czy to poprzez wyłączenie prądów, czy to hmm, poprzez to, że część rodziny walczyła w tych starciach, brała w nich udział, czy to też przez to, że w taki czy inny sposób ktoś poniósł konsekwencje tych starć, czyli ten konflikt, ta brutalna przemoc towarzyszyła tym ludziom na co dzień właściwie. Natomiast no, rzeczywistość szkolna, jak się okaże za chwilę, kiedy zacznę wam przytaczać hmm, bliżej, o czym te książki traktują, okazuje się być tutaj bardzo, bardzo zbliżona. Ale to nie wszystko, bo te książki to też jest wyjście poza strefę obecnego, aktualnego komfortu. I ja się zastanawiam, czy dzisiejsza strefa komfortu to nadal strefa komfortu, czy nazwijmy to wprost strefa cenzury. Bo jeżeli mówimy o latach 90., znamy polskie podwórko, czy też latach 2000 i pomyślimy o tym, jak wyglądała szkoła w tamtych czasach, jak wyglądała komunikacja między młodzieżą, no to co dostaniemy? Dostaniemy to, o czym Magda Skubisz w Elostory napisała. Dostaniemy używki, alkohol lejący się strumieniami. I młodzież nie od tego alkoholu. Młodzież daleko odchodzącą od zdania sobie sprawy z tego, że alkohol to zło, należy go odstawić, nie należy spożywać. Daleko jest tutaj od idealistycznych stwierdzeń typu, tak, teraz zmieniam moje życie, porzucam te wszystkie używki, zaczynam żyć. Nie, to nadal pozostaje forma ucieczki. Idąc dalej, w jaki sposób młodzież się komunikuje, no Mało cenzuralny, bądźmy szczerze. Te relacje, zwłaszcza bliższe relacje, często są bardzo poufałe i często padają tutaj stwierdzenia, które moglibyśmy określić mianem obraźliwych. Tyle, że w odpowiednich kręgach to nigdy obrazą nie jest. Nie ma tutaj, nie dziwi w żadnej z tych książek, kiedy chłopak ubierający się w inny sposób czy zachowujący w inny sposób jest przezywany od... i tutaj musimy meandrować od części roweru, tak? Nie ma w tym nic dziwnego, bo tak wyglądała ta rzeczywistość tamtych czasów, kiedy żartowano sobie z takich tematów, co dziś zdaje się być rzeczą niepojętą, rzeczą wręcz świętą. Nie wolno tego tykać, nie wolno używać takich stwierdzeń, co jest zrozumiałe, natomiast no, umówmy się, kierując swój wzrok, swoje wspomnienia, o ile je posiadamy oczywiście na tamte czasy, pamiętamy, co wówczas dominowało w telewizji. No choćby trzynasty posterunek sitcomu, któremu daleko było do poprawności politycznej, który wyśmiewał rasy, wyśmiewał religię, wyśmiewał zawody, wyśmiewał, no tak naprawdę wszystko, orientację, wszystko 13 posterunek wyśmiewał, potem tę pałeczkę przejął w mniejszym oczywiście stopniu świat według kiepskich. Natomiast normą było dla nas, że się śmialiśmy z różnych dziś już niepoprawnych tematów, niepoprawnych rzeczy. Dziś nie miałoby to prawa bytu z prostej przyczyny. Nauczyliśmy się oczywiście szacunku do drugiego człowieka, co jest fajne. Natomiast oduczyliśmy się dystansu. I cokolwiek, ktokolwiek by napisał pod tym filmem, ja stwierdzam, że ten dystans jest nam potrzebny w każdym wypadku, bo często to my blokujemy się. Nie Blokujemy mowę nienawiści, tylko blokujemy się w dyskusjach, w rozmowach. Staramy się zamiatać problemy pod dywan i zamiast pociągnąć jakiś temat, jakiś wątek do tego, by o nim pomówić, to my wybiegamy z widłami na przeciwnika, bo jeżeli tak myślisz, czy nie daj Bóg, tak piszesz, to jesteś zły. Dziś patrząc na książkę Magdy Skubisz i Santiago Roncaliolo, ja stwierdzam, że wiele moglibyśmy opinii przeczytać na ich temat w internecie. Które jednoznacznie uderzałyby w autorów tych książek, bo dziś nie odróżnia się autora od jego fikcji. Dziś poglądy bohaterów są tożsame w mniemaniu wielu czytelników z poglądami autorskimi. Nieważne jest to, że autor może stworzyć jakąkolwiek kreację odbiegającą bardzo, bardzo daleko od jego własnych wyobrażeń, od jego własnych ideologii, myśli. Ważne jest to, że zatraciliśmy ten dystans pozwalający nam y, odróżnić. Prawdę od fikcji. Dziś ktoś piszący o tym, jak kogoś nazywa się częścią od roweru, czy też osoby wyśmiewające, kpiące z osoby chorej psychicznie, są jednoznacznie wrzucane do worka. Homofobów. I innych fobów. No, nie, nie będę tutaj się zapętlał w tych określeniach, które tak bardzo zdominowały naszą aktualną dyskusję. W tym również dyskusję nie tylko społeczną, ale również kulturową. A zatem tak, mamy dwie ultra niepoprawne książki. Dwie książki, które gdyby przedarły się jakimś cudem do topek bestsellerów, z pewnością zostałyby zjedzone. Zjedzone, pożarte, wyplute przez niezliczone book media. I teraz przejdźmy troszkę do fabuły, bo, no, siłą rzeczy, omawiając jakieś tematy dookoła, co będzie i tak trudne ze względu na silne restrykcje ze strony YouTube'a, yy, muszę powiedzieć o samych książkach. A zatem. LO Story, Magda Skubisz, czyli rzeczywistość, nazwijmy to z analogicznego liceum, czyli jeszcze niecyfrowej szkoły, w której głównymi bohaterami jest czworo-drugoklasistów: Master, Ryba, Burak. Pilusia. No to są nastolatkowie, którzy w zasadzie nie różnią się, a właściwie nie różnili się od innych nastolatków tamtych czasów. Żyją sobie w szkole, chcą te szkoły w taki czy inny sposób przeżyć, natomiast są im nieustannie rzucane kłody pod nogi. Kłody te rzuca zwłaszcza pani od matematyki, pani Szanka zwana przez nich. Gnidą. Matematyka upiorna, wredna, obrzydliwa, okropna, której celem zdaje się być jedynie udupienie wszystkich uczniów, wystawienie maksymalnej liczby zagrożeń, no i upokorzenie każdego. Ona nie ma swoich ulubieńców, nie ma swoich faworytów, nawet yy, klasowi kujoni muszą się mieć na baczności, bo kiedy stajesz w starciu yy, naprzeciw pani Wszanki z góry. Możesz się liczyć z porażką. To jest osoba, tutaj będzie taki mikro spoiler, ale spoiler bardzo ważny, bardzo istotny dla naszej dyskusji. To jest osoba, która tak naprawdę cierpi na zaburzenia psychiczne, cierpi na chorobę psychiczną. W perspektywie dzisiejszych czasów jest to niekwestionowanie ofiara, natomiast w perspektywie naszych bohaterów, naszej licealnej młodzieży, jest to wróg, którego za wszelką cenę należy zniszczyć, jest to wróg, którego trzeba się pozbyć i oni nie baczą na to, z czym ona się zmaga, oni chcą przede wszystkim przetrwać. To liceum, chcą przetrwać te trudy. Stąd też bardzo niepoprawne dziś m, może być wprowadzenie do tej książki wątku walki, zwalczania tejże nauczycielki. Z drugiej strony mamy innych nauczycieli, albo tak bardzo zadufanych w sobie i skupionych na definicjach, wprost z podręczników, cytujących te definicje bezmyślnie, bez refleksji, a nawet kiedy się pomylą, to wiadomo, koniec końców nauczyciel ma zawsze rację. To jest plejada. Różnego typu nauczycieli. W tym oczywiście pojawia się ten jeden ostatni, sprawiedliwy nauczyciel, który jest po stronie uczniów. Nauczyciel, który uczniów, ola Boga, lubi. I to właśnie ten nauczyciel jest na celowniku reszty rady pedagogicznej, która chciałaby się go najzwyczajniej w świecie pozbyć. Bo jak to pracować w szkole i lubić uczniów, to jest rzecz niemożliwa. To jest wręcz. Coś niedopuszczalnego. I tak oto wygląda ta rzeczywistość szkolna. Ja, jako osoba, która uczyła się w analogicznej szkole, na szczęście cieszę się bardzo, że nie uczuję się w czasach cyfrowych ze smartfonami w kieszeni, mogę stwierdzić, że bardzo wiele rzeczy tutaj wpłynęło na pobudzenie moich wspomnień, bo pewne typy nauczycieli nie zmieniają się, są uniwersalne i występowały również w moich szkołach. Mimo że w większości mogę powiedzieć, że miałem to szczęście mieć bardzo dobrych nauczycieli, ale byli też. I tacy, którzy zdecydowanie wpisywali się w kanon tej książki. Osoby dyktujące z pamięci słowo w słowo definicję z podręcznika, potem sprawdzające na wszelkich sprawdzianach, czy również słowo w słowo zostało to wykute na blachę. I powtórzone, bo jeżeli nie, jeżeli nawet inwersja się jakaś pojawia, o, no to już, już, kurczę, to nie było że dobre. Więc ja jako osoba, która kończyła tego typu szkołę, stwierdzam, tak, to jest bardzo prawdziwa lektura, to jest bardzo prawdziwie przedstawiona rzeczywistość szkolna. Owszem, są tutaj pewne rzeczy przesadzone, zwłaszcza finał tej powieści, o, mocno wychodzi w taką przesadę. Natomiast jako całokształt mogę stwierdzić, że tak, Przypomniało mi o Story, w jaki sposób przebiegała moja edukacja szkolna, jakich nauczycieli miałem, jak ta rzeczywistość wyglądała. Nawet skład klasy zdaje się być bardzo uniwersalny, bo muszą być łobuziaki, muszą być im musi być też ktoś, kto zawsze wyrywa się pierwszy do odpowiedzi, musi też być ktoś służalczy. No i musi być ktoś, kogo kiedyś określało się brzydkim mianem, którego nie będę określał, ktoś, kim się pomiatało. Dlaczego mówię o tym w taki sposób bez problemu? No ja byłem taką osobą, na przykład w podstawówce, taką typową ściereczką klasową, którą wszyscy pomiatali. No, było, minęło, natomiast rzeczywistość nie jest tutaj podkoloryzowana, tak to wyglądało. Z drugiej strony, skoro jesteśmy już tutaj przy przedstawieniu rzeczywistości szkolnej i problemów młodzieży z panią szanką, zwaną Gnidą, mamy też kontrę w postaci nocy szpilek. Przypomnijmy zupełnie inne miejsce, bo Lima w Peru, lata 90, na pozór inni bohaterowie. Bohaterami Nocy Szpilek są Beto Moko Carlos Iman. Tym razem mamy szkołę dla chłopców, nie ma tam żadnych dziewcząt, mamy zatem dorastających chłopców i znowuż można powiedzieć przedstawienie ultrarealistyczne, bo z czym ci chłopcy się zmagają? Z brakiem dostępu do dziewczyn. Przede wszystkim hormony buzują, emocje aż kipią. Oni ciągle myślą o jednym, właśnie o tym. Oni ciągle tylko o jednym. Wręcz nie hamują się w spełnianiu swoich fantazji czy też nie hamują się. Można to powiedzieć, w sposobach ulżenia sobie, i na tym polega ta ich rzeczywistość. Oni myślą tylko o jednym, ich aż rozrywa. Te tłumione emocje, zwłaszcza w katolickiej szkole, zdają się być jak tykająca bomba zegarowa. Co może być w tej sytuacji gorszego niż nauczycielka panna Pringlin, która uwzięła się na tych bohaterów, która za wszelką scenę chce ich przywrócić na tą dobrą, prawą ścieżkę, która za wszelką. Chcę sprawić, Powiedzmy to sobie prosto i brutalnie, żeby chłopcy przestali być chłopcami. Na domiar złego ta nauczycielka nie cofnie się przed niczym, byleby tylko uprzykrzyć życie naszych bohaterów. Ci bohaterowie to nie są proste dzieciaki. To są dzieciaki wywodzące się z różnych domów. To są dzieciaki borykające się z różnymi problemami. Mamy tutaj m.in. chłopca, który już z trzech szkół został wydalony, i zdaje się, że jego życiowym celem jest zostać wydalonym z kolejnej szkoły. Ale dlaczego? To są pytania, które trzeba sobie zadawać, bo tutaj wszystko jest Podbudowane sytuacją domową. Tu wszystko jest podbudowane tym, jakie tło, na jakim tle ci bohaterowie się wychowywali. I tak oto ci chłopcy z czterech różnych domów, z czterech różnych rodzin nagle stają oko w oko przeciwko swojemu największemu wrogowi, nauczycielce, która zamiast okazać się wsparciem, okazała się osobą, która chce ich za wszelką cenę zgnębić, która czuje powinność wręcz, by na siłę. Zgiąć ich i utworzyć obraz taki, jaki sama chciałaby w nich widzieć. Chłopcy, doprowadzeni do ostateczności, decydują się na bardzo drastyczny i ostateczny krok, którego realizacja no, okaże się być tutaj głównym członem fabuły tej powieści. A zatem. Spójrzmy, podobieństwo jest już na pierwszy rzut oka. Tutaj trudna rzeczywistość szkolna i młodzież, która za wszelką cenę chce przetrwać. I tutaj również to samo, zupełnie inne miejsca, zupełnie inne realia społeczne, geograficzne, a jednak ten sam cel. Młodzi chcą przetrwać, nie zatracając w tym siebie. Młodzi buntownicy, bo przecież młodość to jest czas, kiedy my się buntujemy, kiedy my chcemy postawić na swoim, kiedy nasze własne ja chcę wyjść naprzód Kiedy chcemy po prostu pozostać sobą pomimo wszystko. Nie każdemu jest to dane, bo kiedy już za bardzo zaczynasz przeginać, zwracasz uwagę na siebie tych autorytetów stojących wyżej. Jedna i druga książka dokładnie ten proces opisuje. Na tym etapie moglibyśmy powiedzieć, no dobrze, ale czy mamy w tych książkach bohaterów, których moglibyśmy podziwiać? Czy mamy tutaj postaci, na których moglibyśmy się wzorować? Odpowiedź bardzo niepoprawna. Nie, nie mamy tutaj nikogo, na kim moglibyśmy się wzorować. Nie mamy tutaj nikogo, kto by być takim wzorcem dobrych zachowań, bo też nie musi czegoś takiego być. Nie musi każda książka pełnić funkcji dydaktycznej. To książka może być po prostu ni mniej, ni więcej twardym odbiciem rzeczywistości z jej wszystkimi wadami, z jej wszystkimi zaletami, z każdym odcieniem szarości. Co też właśnie te dwie książki sobą reprezentują? Bez upiększeń, bez moralizatorstwa, bez prób dydaktyzmu, bez najmniejszych prób pokazania, że. Dochodzi do jakiejś wewnętrznej przemiany, bo tutaj wewnętrznych przemian nie ma. Tutaj mamy bohaterów, którzy popełniają głupie, idiotyczne wręcz czasami błędy, postępują w sposób czasami kompletnie nielogiczny, ale są to błędy młodości, wynikające z tego, że to emocje wyrastają ponad. Myśl. To emocje decydują i kierują wszelkimi działaniami. Tutaj zresztą jest dokładnie tak samo. Pewne rzeczy się oczywiście różnią, natomiast jeżeli chodzi o to spoiwo, jeżeli chodzi o ten rdzeń, pozostaje on jednaki. Tyle, że w Elo Story, Magdy Scoobisz, zdecydowanie więcej mamy humoru. Zdecydowanie więcej mamy takich gagów, które nas rozśmieszą, rozbawią. Zdecydowanie więcej też mamy odpałowych akcji, tak? Bo mamy tutaj choćby uczennicę, która zakochała się w jednym z nauczycieli i stara się zrobić wszystko, by ten zwrócił na nią swoją uwagę. Ale kiedy już teoretycznie mogłaby odtrąbić choćby częściowy, nie powiem, sukces. Ale nie chcę tutaj zdradzać zabawy, okazuje się, że jednak narobiła sobie tym olbrzymich problemów, bo w szkole dzieciaki są różne i czasami możesz trafić na najgorszą formę konfidenta, na największą zarazę, która zechce zepsuć ci życie, niekoniecznie sama coś na tym zyskując, ale po prostu by pokazać się w kontrze, jako ta osoba lepsza. Więc ta książka pokazuje nam te zmagania, bardzo nierówne, pokazuje nam też czasami starcia intelektu osoby dorosłej, z tym intelektem młodzieżowym. No jednak ta młodzieżowa emocjonalność tutaj zwycięża i prowadzi do takiego, a nie innego finału. Finału pozbawionego jakichś wniosków, pozbawionego y, jakiejś puenty. Natomiast dzięki temu bardzo naturalnego, bardzo realistycznego. Z kolei Noc Szpilek to jest książka, w której ci bohaterowie również targani emocjami, którzy również y, wyobrażając sobie siebie na wzór bohaterów kina akcji, starają się przedsięwziąć coś, co ich przerasta. Tyle, że oni nie zdają sobie z tego sprawy. To jest historia o chłopcach, którzy już na samym starcie mają. Wygórowane mniemanie na swój temat. Oni wierzą, że są do czegoś zdolni, wierzą, że są w stanie coś zrobić. Tymczasem, kiedy przychodzi ta chwila próby, okazać się może, że ten, który wyrastał na samca Alfa, który wyrastał na prowodera grupy, nagle okazuje się być najcichszą, najbardziej skrzywdzoną szarą myszką, a inny, zupełnie cichy, może wyrosnąć tutaj na jawnego psychopatę. To wszystko jest odarciem z pozorów, odarciem z tego, co my o sobie myślimy, w kontrze do tego kim naprawdę jesteśmy w obliczu tych kryzysowych sytuacji. To jest książka, której zarzucano zresztą, że nie, nie wyciągają bohaterowie żadnych wniosków. Bo to jest książka, której bohaterowie opowiadają te historie z perspektywy lat. I nawet z perspektywy lat ta historia niewiele się zmienia. Oni nadal zdają się być niedorośli. Pytanie, z czego ta niedorosłość wynika, bo moim zdaniem wynika ta niedorosłość z tego, z jakich domów oni się wywodzą, z jakich rodzin, jakie funkcje w tych rodzinach pełnili. Z tego, że tak naprawdę oni nie mieli tego wzorca, który pozwoliłby im wyrosnąć, który pozwoliłby im pewne rzeczy przepracować. To są osoby w taki czy inny sposób straumatyzowane i kierujące się no, bardzo nielogicznymi na pozór myślami, które prowadzą do takich, a nie innych konfliktów. Bo to, za co oni się biorą, co oni chcą przeprowadzić i sposób, w jaki to przeprowadzają, to jest tak naprawdę jedna wielka wirówka psychologiczna, bo to pokazuje nam tych bohaterów kompletnie odartych z, wydaje mi się, myślę, że jestem, pokazując tylko i wyłącznie tę najbrudniejszą, najbardziej brzydką i czasami też niebezpieczną prawdę. Niepoprawne to słowo klucz, którego będę się dzisiaj trzymał, opisując te książki, ale czy niepoprawne znaczy złe, czy niepoprawne znaczy gorsze, w mojej opinii absolutnie nie, bo obie te książki są. Genialne. Ale moja opinia to jest jedno. Ja wspominałem o tym, że są pewne książki, które w dzisiejszych czasach nie mają praktycznie prawa bytu w Book mediach, które dziś odbierane są zupełnie inaczej, bez dystansu. I tak oto zaprezentuję Wam na tyle, na ile tylko będę mógł, więc będzie tutaj sporo wyciszeń. Fragment recenzji nocy szpilek zamieszczonej na lubimy czytać. Jeśli humor to obleśny. Sperskie żarty, żarciki o dalstwie twojej starej, bzykaniu, ciągnięciu dota, warniu konia, pod, z potężnymi marynarzami itp. itd. Proporcje to jakieś 60% tego ruchaństwa, a 40% fabuła. Ale również wątpliwej jakości. Nie sile się na celowo wulgarny język w tej swojej ocenie. Raczej bazuje na języku, jakim powieść została napisana, przetłumaczona. Sporo osób hiszpańskojęzycznych zaznacza, że ta powieść jest bardzo zabawna. Po polsku tego nie widać w ogóle. Dalej w tej recenzji czytamy. Jest to też jedna z najbardziej mizoginistycznych książek, jakie kiedykolwiek przyszło mi czytać. Całość zakrawa wręcz o grafomaństwo. O ile ja absolutnie jestem najdalszy do tego, by oceniać czyjąkolwiek opinię, bo każdy ma prawo do własnej opinii, każdy ma prawo do własnego odbioru. To muszę jednak powiedzieć parę słów na temat tego, jakim językiem ta książka została napisana, jakiego typu żarty zostały w niej zawarte i jak ona została tutaj przedstawiona. Na czym polega ten humor? Niestety, przyznać się muszę do bardzo brzydkiej rzeczy. Jestem facetem. Jestem facetem, kiedyś byłem chłopcem. Wiem, jakim językiem posługiwaliśmy się w kręgu kolegów. Wiem. W jaki sposób żeśmy się ze sobą komunikowali, i to wszystko jest bardzo zbieżne z tym, co znajdziemy w nocy szpilek. Czy jestem z tego dumny? Nie jestem, ale nie zamierzam się tego wypierać, nie zamierzam udawać, że kiedyś było inaczej, że nie przezywało się kolegów od takiego czy owakiego, bo tak. Było udawanie, że jest inaczej. To niestety jest już skrajna hipokryzja. To jest po prostu oszustwo, więc nie zamierzam tego robić. Pod tym kątem stwierdzić muszę, że jest to opowieść, która jest celowo bardzo realistyczna. To nie jest kwestia grafomanii, kiedy oddajesz styl, kiedy oddajesz, nazwijmy to subkulturę, kiedy oddajesz sposób, w jaki dana społeczność czy też część społeczności się ze sobą komunikuje. To jest po prostu zabieg literacki, który służy temu, hmm, by przedstawić dany temat w jak najbardziej rzetelny, rzeczywisty sposób. Więc czy ta książka poprzez stosowanie takich, a nie innych określeń jest grafomanią? Moim zdaniem absolutnie nie. W mojej opinii też, czym być może wykopię sobie grób. Ten humor jest jak najbardziej zrozumiały, i ja ten humor wyłapywałem. Być może trzeba było kiedyś być tym młodym chłopcem targanym emocjami, kiedy testosteron wyłączał nam mózgi, i wówczas można byłoby faktycznie ten humor wyłapać. Nie każdemu się to uda, zgadzam się, nie każdemu się ta książka spodoba, natomiast z perspektywy człowieka, który rozumie położenie tych bohaterów, stwierdzam jasno i wyraźnie: nie ma tu ani grama przesady, ani w słownictwie. Ani w działaniu. No dobrze, rzecz do której oni się posuwają, nie jest rzeczą do której ja bym się posunął, ale też nigdy nie byłem w takiej sytuacji jak ci bohaterowie, ani nie znam nikogo, kto byłby w podobnej sytuacji. Co się tyczy książki Magdy Skubisz, również przeczytałem w jednej z recenzji, tutaj nie będę przytaczał całości, natomiast przeczytałem że obrzydliwym jest sposób w jaki autorka potraktowała osobę chorą psychicznie nie pochylając się nad nią jako nad ofiarą, a doprowadzając do takiego a nie innego stanu. No dobrze, ale będąc młodym człowiekiem, mając y, taką myśl, że albo ja, albo ona, nie zastanawiam się nad tym, y, z czym boryka się ta druga osoba, tylko walczę o przeżycie, to już jest survival. To jest walka o przetrwanie i tutaj naprawdę w takiej sytuacji nie zastanawiasz się. Dla mnie to jest troszeczkę jak tak, wyjechanie na wojnę, staniecie oko w oko z żołnierzem z, przeciwnego, z przeciwnej armii i zanim nacisnę spust, kiedy tamten we mnie celuje, miałbym się zapytać, przepraszam, ale czy ty przypadkiem nie masz jakichś problemów? Może, może usiądźmy, podyskutujmy o tym. Świat tak nie działa. Zerwijmy z tą idealistyczną, spaczoną wersją świata. Która dominuje obecnie w mediach, w book mediach, w internecie, zerwijmy ze spaczonym podejściem do tego, że jeżeli o czymś nie będziemy mówić, to tego nie ma. Nie udawajmy świętoszków, bo świętoszkami nie jesteśmy. Nie ukrywajmy się w komfortzonach, które są najbardziej sztucznym, oszukańczym środowiskiem, jakie istnieje. Bo koniec końców nie chodzi o, żadne, o żaden komfort, tylko chodzi o podbudowę własnego autorytetu, nieważne jakiej o, ten Autorytet byłby jakości. Przestańmy udawać, że nie otacza nas to, co nas otacza. Zarówno Magda Skubisz, jak i Ron Kaliolo yy, zawarli w tych książkach rzeczywisty obraz. On się nie musi nikomu podobać, ale czy pisząc o latach 90. mamy prawo zmieniać to, czy dziś byłoby realistycznym, gdybyśmy współczesną, współczesne podejście, współczesne normy przenieśli na tamte lata? Absolutnie nie, bo wówczas zaburzylibyśmy to, jak tamten świat był wykreowany, jak tam ten świat działał. My możemy dziś udawać, że wcale nie zaśmiewaliśmy się do rozpuku przy 13 posterunku, czy świecie według kiepskich, natomiast y, nie zmieni to faktu, że bardzo wielu z nas patrząc na wyniki oglądalności tych sitcomów, faktycznie to robiło. Dziś możemy się tego wstydzić, bo dziś mamy inną świadomość, dziś wiemy, że mogły być to rzeczy krzywdzące. Natomiast nadal uważam i powtarzać, to będę do znudzenia, że dystans jest nam skurwysyjsko, wręcz potrzebny do tego, żebyśmy się nie zamknęli w sztucznej bańce, w sztucznej klatce, w której zamykają nas teraz media społecznościowe, chcąc udawać otwarte, inkluzywne, bo to nie jest otwartość i inkluzywność, to jest udawanie tychże. I dochodząc tutaj do meritum w opisie tych dwóch książek. Ja miałem do czynienia z dwoma bardzo realistycznymi, pięknymi, cudownymi lekturami, cudownie wymykającymi się współczesnym normom, cudownie wyzwolonymi. Te książki na nowo zwróciły moją uwagę na pewien aspekt, który jest dla mnie bardzo istotny, bo mogą nas ograniczać media społecznościowe w tym, co mówimy, o czym dyskutujemy. Natomiast książki półki, co jeszcze nas nie ograniczają? Owszem, ja marzyłbym o tym, żeby dziś jakieś wydawnictwo wydało Wznowienie L.O. Stor, żeby ta książka mogła na nowo odżyć. Owszem, jednocześnie uważam, że byłaby to wielka odwaga ze strony takiego wydawnictwa, które no jednak musiałoby się mierzyć z potężną dawką krytyki. Ale skoro Art Rage... Zdecydował się na wydanie tego typu powieści dziś, kiedy pokazali tak naprawdę właściciele tego wydawnictwa, że mają odwagę, by książkę uczynić wolną i czynić ją wolną tak, jaką być powinna, to stwierdzam, że Czemu dalej pozwalać sobie na zamykanie się w klatce? Czemu pozwalać na to, by inni decydowali o tym, co wydajemy? Owszem, wiem, dziś wiele młodzieżówek określanych mianem toksycznych, romantyzujących to, to, to czy tamto jest sprzedawanych w gigantycznych nakładach. Jedni się z tego powodu cieszą, inni się oburzają. Natomiast to, że piszesz o czymś, nie znaczy, że to romantyzujesz. To, że wprowadzasz do swojej książki jakiś wątek, jakieś słownictwo, niekoniecznie. Dobre, nawet mowę nienawiści, nie oznacza, że się z tym identyfikujesz. To wszystko służy podbudowie realizmu przedstawianej historii. Nie jest odwagą pisać o rzeczach, które wyraźnie miały miejsce. Nie jest odwagą mówienie o tym, jak było. A jednak dziś zakrawa to o odwagę, bo dziś. To co mnie najbardziej boli. My nie walczymy z mową nienawiści, nie walczymy z uprzedzeniami. My po prostu zamiatamy to wszystko pod dywan, udajemy, że tego nie ma, blokujemy, bo jeżeli ktoś kliknie blokuj, jeżeli ktoś usunie komuś konto, profil, kanał, to znaczy, że takich tematów po prostu już nie ma, a cały świat jest piękny, szczęśliwy, kolorowy. Gówno prawda. Jeżeli chcecie prawdy, nie zamykajcie się na nią. Nabierzcie dystansu. Ja nie twierdzę, że muszą Wam się spodobać te książki, ale twierdzę, że zdecydowanie my, jako społeczność czytelnicza, w tym momencie zdecydowanie potrzebujemy dystansu, bo jeżeli tego dystansu nie nabierzemy teraz, to jutro tego typu książki nie będą wydawane w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że restrykcje. Będą rosły, dlatego że w pewnym momencie ktoś stwierdzi, że samo wydawanie takich książek jest szkodliwe społecznie, a wówczas obudzimy się z ręką w nocniku. Już jesteśmy z palcem w tym nocniku, więc dbajmy o to, żeby nie obudzić się z całą ręką wsadzoną aż po łokieć w gówno. Dajcie znać, co myślicie na ten temat. Obie powieści serdecznie Wam polecam, bo tak mięsistej, dobrej i rzeczywistej literatury dawno już nie czytałem. Trzymajcie się. Hej!